Cześć, witajcie. Spotykamy się dziś z powodu europejskiej premiery Vivo X80 Pro. Jak się już zapewne domyślacie, telefon ten trafił w moje ręce na kilka dni przed dzisiejszą premierą, dzięki czemu mogę Wam już przybliżyć nieco jego sylwetkę. Zatem zapraszam. Cóż takiego oferuje Vivo X80 Pro? Smartfon ma imponujący AMOLEDowy wyświetlacz o przekornej 6,78 cala oraz o wysokiej rozdzielczości QHD+, do tego również jeszcze o wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu sięgającej 120 Hz. W ekranie jest otworek na 32-megapikselowy aparat do selfie, a do tego mamy jeszcze efektywny podekranowy ultradźwiękowy, to ważne, czytnik linii papilarnych. W Chinach czy też w Indiach smartfon ten występuje w dwóch wariantach różniących się procesorami. Można mieć albo Snapdragona 8 pierwszej generacji, albo MediaTeka Dimensity 9000. Procesory mogą mieć do towarzystwa 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej typu LPDDR5 oraz pamięć masową 256 albo 512 GB. Nam, Europejczykom, przypadła w udziale wersja ze Snapdragonem oraz pamięciami 12 plus 256 GB. Głównym motorem napędzającym sprzedaż Vivo X80 Pro ma być aparat fotograficzny sygnowany logo Zeissa. Podstawą tego aparatu stanowi 50-megapikselowy moduł z obiektywem o naprawdę dobrej przysłonie, 1,57. Taka przysłona sprawi, że nawet przy słabym świetle na matrycę trafi dużo światła, co z kolei przełoży się na dobrą jakość zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych. Do tego mamy równie imponujący 48-megapikselowy aparat szerokokątny, a także jeszcze aparat z teleobiektywem dającym przybliżenie 2 razy, czyli takim bardziej portretowym, o rozdzielczości 12 megapikseli. Ten aparat ma jeszcze dodatkowo gimbalową stabilizację optyczną. A jeżeli będziemy chcieli korzystać z jeszcze większego przybliżenia, mamy tu do dyspozycji kolejny aparat z teleobiektywem, tym razem 8-megapikselowy, z obiektywem już peryskopowym o przybliżeniu bezstratnym 5 razy i cyfrowym 60 razy. Ten aparat jest z kolei wyposażony w optyczną stabilizację obrazu, taką klasyczną. Za obróbkę i przetwarzanie zdjęć Vivo X80 Pro odpowiada autorski układ Vivo V1+. Smartfon Vivo X80 Pro jest zasilany z akumulatora o pojemności 4700 mAh z ładowaniem przewodowym o mocy 80 W oraz ładowaniem bezprzewodowym o mocy 50 W, oczywiście pod warunkiem posiadania odpowiedniej ładowarki. Wszystko jest zamknięte w obudowie z certyfikatem wodoszczelności IP68 i pracuje pod komendą systemu operacyjnego Android 12 z firmowym interfejsem Vivo. Jak doskonale wiecie, nie mam w zwyczaju opowiadać Wam pełnych recenzji smartfonu po kilku dniach jego użytkowania. No to jest jeszcze za wcześnie, ale pierwsze wrażenia już jak najbardziej. Zaczynamy od zestawu, który jest nader zacny. Zestaw ten mogę pochwalić za naprawdę wiele rzeczy. Przede wszystkim za to, że mamy w nim odpowiednią do telefonu 80-watową szybką ładowarkę. Do tego mamy też całkiem ładny pokrowiec chroniący tył telefonu. A gdyby tego było jeszcze komuś mało, to w zestawie znajdziemy również bardzo przyzwoite, chociaż przewodowe słuchaweczki ze złączem USB-C. Nie jest to jakiś super wyszukany zestaw, ale dla mnie są bardzo wygodne i grają nawet całkiem dobrze. Czas na stylówę telefonu. Jak widzicie, tył jest błyszcząco matowy. Ta część matowa trochę się brudzi, ale prawie wcale, natomiast ta część z aparatem fotograficznym, no cóż, brudzi się, jak widzicie, już od samego patrzenia nawet. Telefon moim zdaniem całkiem wygodnie leży w ręku, a do ergonomii większych zastrzeżeń raczej nie mam. Wyświetlacz, jak widzicie, ma zagięte boki, co nie każdy polubi. Każdy natomiast polubi jego wysoką jasność i wyrazistość i oczywiście wielu użytkownikom szybkie odświeżanie również przypadnie do gustu. Ekran zapowiada się naprawdę świetnie, a ja mam nadzieję, będę miał okazję wypróbować, jak się sprawdza w naprawdę słoneczne dni. Jeszcze z fajnych rzeczy ten telefon ma oczywiście głośniki stereo, a także pilota podczerwieni pozwalającego sterować naszymi domowymi sprzętami audio-wideo, czy tam jeszcze klimatyzatorami, oczyszczaczami powietrza i tak dalej, wszystkim, co obsługuje pilota na podczerwień. Jeszcze dwa krótkie słowa o zabezpieczeniach. Na pierwszy rzut oka są świetne. Zarówno ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, jak i układ rozpoznawania twarzy działają szybko i bezbłędnie. Jeżeli chodzi o wydajność tego telefonu, już teraz wiem, że jest naprawdę z najwyższej półki, ale powiem Wam szczerze, że to będzie gorący czerwiec. Rozumiecie, co mam na myśli. Interfejs Funtouch jest z kolei interfejsem całkiem sympatycznym, bo nie jest przeładowany bajerami, nie jest przeładowany dodatkami. Jest trochę opcji personalizacyjnych, ale w zasadzie zgromadzono je w jednym miejscu i bez trudu je odnajdziemy i wszystko sobie dostroimy do naszych potrzeb i upodobań. Można korzystać z tematów ekranowych. Jest też, jak widzicie, always on display, jest tryb ciemny i tak dalej. Można interfejs sobie ustawić w tryb zasobnikowy, można w tryb płaski. A jeżeli chodzi o nadprogramowe aplikacje, to owszem, kilka jest, ale bez trudu je usuniecie, o ile nie będziecie ich potrzebować, a są to raczej takie apki, których wielu użytkowników jednak używa. Aparaty fotograficzne również nastrajają mnie bardzo optymistycznie, bo te pierwsze zdjęcia, które tu na miejscu w Łodzi wykonywałem tak na szybko, wyszły całkiem. Więcej szczegółów na temat aparatu fotograficznego oczywiście opowiem Wam we właściwej recenzji, ale już dziś mogę Wam zdradzić, że to właśnie ten telefon zabieram na wakacje. Domyślacie się zapewne dlaczego. Z minusów aparatu fotograficznego, jakie na razie rzuciły mi się w oczy, zauważyłem, że nie ma niestety dostępu do teleobiektywów podczas filmowania. Zbliżenie jest najwyraźniej cyfrowe. Ale obiektyw szerokokątny podczas filmowania jak najbardziej się włącza. Trochę to dziwne, ale jeszcze to sprawdzę. Nie będę się zanadto rozwodził na temat osiągów akumulatora, bo jeszcze jest na to zbyt wcześnie. Jeszcze za krótko używam tego telefonu, żeby jakieś konkrety Wam powiedzieć. Wygląda na to, że telefon jest w stanie przetrwać cały dzień i że naprawdę szybko się ładuje. Winien Wam jeszcze jestem informację o cenie. Ta niestety jest słona i wynosi 5999 zł. I cóż, pozostaje tylko liczyć, że po kilkunastu dniach używania tego telefonu stwierdzę, że rzeczywiście śmiało może on konkurować z pozostałymi podobnie wycenianymi flagowcami. I to na razie wszystko, co miałem Wam do opowiedzenia na temat Vivo X80 Pro, który, przypominam, właśnie zadebiutował na rynkach Europy i oczywiście na rynku polskim. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i żegnam się już z Wami, zapraszając jednocześnie na pełną recenzję tego smartfonu za jakieś 3 tygodnie, nie wcześniej. To telefon, który zasługuje na to, by przyjrzeć mu się naprawdę dogłębnie. No to do zobaczenia. Cześć!